Dzisiejszej niedzieli nie mieliśmy kompletnie pomysłu, co będziemy robić, więc spojrzeliśmy na mapę, zobaczyliśmy góry niedaleko San Jose i pojechaliśmy. Za nami znajduje się Alum Rock Park i zobaczymy, co to będzie. Są tam jakieś wzniesienia, mam nadzieję, że zobaczymy jakieś ciekawe zwierzęta. Zmierzamy wzdłuż Creek Trail. Tutaj kaczuszki się myją i my idziemy dalej. Jest tutaj mnóstwo zwierząt. A tutaj mamy znowu tego niebieskiego ptaszka. O, aż dwa. Bardzo dużo jest tutaj w tym lasku ich. Jak również dużo jest wiewiórek, bardzo dużo. Co chwilę słyszymy, jak jakaś ucieka przed nami. Nie są oswojone. To dosyć ciekawie wygląda. O, i te kamienie też są fajne. Jest tutaj bardzo mało wody, a mamy dopiero maj. I najbliższe opady będą prawdopodobnie w październiku albo w listopadzie. To jest chyba taki ostatni moment, aby tutaj się przespacerować. Ciekawym jest to, że w tym miejscu można napotkać, ogólnie na tej całej trasie, można napotkać tarantule. Ja nigdy jeszcze w życiu nie widziałem tarantuli, jedynie w szkle. O, Ania to zauważyła, fajne schodki, zobaczymy, co jest u góry. Ale naprawdę, fajnie by było spotkać tarantule. Słyszałem, że one nie są agresywne. Przed nami znajduje się wiewiórka, która wcina trawkę. I jakoś mocno się nas nie boi. Niezłe skały się już tutaj zaczynają. Nie wiem, czy to nie będą, czy to nie są już wszystkie. Jedynym dzisiejszym nieudogodnieniem jest bardzo duży skwar. A na tej ścieżce kompletnie nie ma żadnego wiatru. Jest strasznie gorąco. Widzimy piękny szczyt u góry. Jest to chyba bardzo daleko i dosyć wysoko. No i niestety mamy jedynie dwa Mountain Dew w puszkach. I nie wiemy, czy to jest wystarczająca ilość, aby tam zajść i wrócić. W niektóre z tych miejsc można też zajechać samochodem. I co pewien czas znajdują się parkingi, jakieś dojazdy samochodowe. Jak również mnóstwo miejsc piknikowych, gdzie można przyjechać z rodziną i miło spędzić czas. Świetny most. Mnóstwo jest tutaj miejsc na piknik i nie trzeba jakoś wcześniej rano przyjeżdżać, aby znaleźć miejsce. Co jest ciekawe, to grille są również tutaj. Wystarczy tylko przynieść sobie węgiel i można grillować. Piknikowe miejsca właśnie się skończyły i teraz zobaczyliśmy świetny most. Próbujemy na niego się udać. Alum Rock Park closed. Ciekawe dlaczego. Co tutaj jest napisane? Trail closed, do not enter. City of San Jose. No dobra, to wtedy nie idziemy tam. No dobra, zawracamy. Jeszcze tutaj wrócimy na pewno nieraz. Dzisiaj miał być taki krótszy spacer. Także chyba teraz tą drugą stroną wrócimy do samochodu. O, znowu ten niebieski fajny ptaszek. Wzięliśmy ze sobą jeszcze trzy smakołyki, które przyleciały z Japonii. I nie wiem kompletnie, co to jest. Są to takie jakieś snaki, przekąski. I KitKat. Prawdopodobnie jest to KitKat z zielonej herbaty. Niestety jest tak ciepło, że już czuję, że on jest cały rozpuszczony. No ale nic, tak czy siak spróbuję. Zacznijmy może od tego. To chyba będzie, bo czuję, że to jest okrągły jakiś wafelek. Przed chwilą kamera się wyłączyła i był napis na GoPro too hot. Dlatego ostudziliśmy chwilę kamerę i jeszcze raz powracamy do otwierania. Wygląda to ciastko w taki sposób. Jest to chyba również zielona herbata, przynajmniej taki ma zapach. To ciastko jest bardzo kruche, bardziej przypomina herbatnik. A ta zielona herbata dodaje... Jest to smak jakby takiej starej herbaty z dzieciństwa i zamoczonego ciastka w tej herbacie. Jest to całkiem okej. Spróbujmy teraz kolejną rzecz. Na opakowaniu wygląda to w taki sposób. To jest chyba też coś z zielonej herbaty. Pokryte jest to cukrem. Zapomniałem, jak to się nazywa. Mamy coś bardzo podobnego w Polsce. Smak zielonej herbaty jest lekko wyczuwalny. Nie pamiętam, jak to ciastko się nazywa. I trzeci snack, na który bardzo czekałem,
Jest to KitKat prawdopodobnie zielonej herbaty, o smaku zielonej herbaty. O! Ale jest straszliwie roztopiony. Mam nadzieję, że mocno nie zmieni smaku przez to, że jest takie ciepłe. Nie wiem, czy to jest zielona herbata. Nie wiem, do czego mogę to porównać. Chyba nie jadłem niczego porównywalnego. Jeszcze po chwili inny smak się uruchomił. Nie wiem, co to jest, ale jest naprawdę dobre. Warto było to spróbować. Jakiś nowy zupełnie smak dla mnie. Tak wyglądał jeszcze raz ten KitKat. I tak właśnie na szybko chciałem przetestować japońskie słodycze. Teraz już naprawdę wracamy. Chyba wystarczy nam dzisiaj taki krótki spacer, 5-6-kilometrowy. Co pewien czas są budowle wystające ze skał, mniej więcej takiego kształtu, z których wypływa woda. Gdy już zawracaliśmy, zauważyliśmy, że jest jeszcze jedna ścieżka, która prowadzi na górę. Poszliśmy nią i zbliżamy się teraz na szczyt. Znaczy, chyba jeszcze trochę do szczytu nam brakuje, ale chyba nam się uda. Wydaje nam się, że to nie była droga na szczyt i po prostu przejdziemy teraz górą sobie do naszego samochodu. Chociaż teraz wyszliśmy z zakrętu i być może to ta droga nie prowadzi do naszego samochodu, czyli do początku tego parku, ale do tam jakiejś posiadłości, która jest na jednym ze szczytów. Prawo czy w lewo? Chyba pójdziemy w prawo, wygląda ciekawiej. Robi się coraz wężej, ale jednocześnie jesteśmy coraz wyżej i mamy coraz lepszy widok z góry. Także chyba się zbliżamy na któryś szczyt. Przed nami, podejrzewam, jest San Jose. Nie wiem, na ile będzie widoczne. Bardzo dużo małych jaszczurek tutaj jest. O. Zmierzaliśmy już na szczyt. Ale im wyżej zachodziliśmy, tym zauważaliśmy, że on się od nas oddala, nie wiemy dlaczego. I nie mamy już żadnego picia, a jest nam jeszcze potrzebne, no zobaczcie, ile jeszcze jest. To jest jednak jeszcze spory kawałek, a potem jeszcze trzeba będzie zawrócić. Jest bardzo gorąco i nie ma tutaj żadnego wiatru, co bardzo utrudnia. Chyba kolejnym razem tutaj przyjedziemy z większą ilością jakiejś wody, z większą ilością zwykłej wody chociażby. I wtedy zdobędziemy ten szczyt na pewno. Przed nami widzimy skałę teraz z góry, którą na samym początku naszej wyprawy widzieliśmy na dole. Fajnie wygląda stąd. W końcu pojawił się wiatr. O, jest taka ulga, całe szczęście. Już chyba jesteśmy niedaleko od samochodu, wracamy trochę inną ścieżką, ale mam nadzieję, że dobrą. Przed chwilą też miałem nieproszonego gościa na plecach, pierwszego amerykańskiego kleszcza. I zastanawiamy się, czy nie warto pójść tutaj w Stanach na jakieś szczepienia przeciwko chorobom roznoszonym przez kleszcze. Mam nadzieję, że są takie szczepienia i że nie są jakoś bardzo drogie. No, mam nadzieję, że jeszcze będą pokryte przez mój plan ubezpieczeniowy. Tutaj mamy ostrzeżenie, żeby uważać schodząc. Bardzo, dosyć stromo tutaj jest. O, tam przed nami byliśmy jakiś czas temu. Znaczy jakiś czas temu, na początku naszej wędrówki. Czyli już naprawdę powinniśmy być tuż przy samochodzie. Nie wiem, może ile jeszcze, 500 metrów do kilometra. Udało nam się właśnie dojść do samochodu. Znaczy to jest, ten za nami to nie jest samochód. Nasz znajduje się gdzieś tam na parkingu. Za nami znajduje się samochód strażnika parku. Niestety, nie zaszliśmy na szczyt. Kolejnym razem, gdy tutaj przyjdziemy, to na pewno będziemy lepiej przygotowani w napoje. Nie zobaczyliśmy niestety żadnej tarantuli, no szkoda. Jeśli filmik Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał. Daje nam to dodatkową motywację do kręcenia kolejnych filmów. Cześć!